Słowa Ewangelii według świętego Jana. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które mi dałeś, aby tak jak my stanowili jedno. Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które mi dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął, z wyjątkiem syna zatracenia, aby się spełniło pismo. Ale teraz idę do Ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na świecie, aby moją radość mieli w sobie w całej pełni. Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Nie pragnę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty mnie posłałeś na świat, tak i ja ich na świat posłałem. A za nich ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. Misja Jezusa jest prosta. Przynieść ludzkości prawdę, która uświęca. Często wzdrygamy się od prawdy. Bardzo często wybieramy kłamstwo. A kłamstwo jest przecież trucizną, która niszczy społeczeństwa bardziej niż jakakolwiek inna trucizna. My jednak przyzwyczajamy się do kłamstwa, a może nawet od niego się uzależniamy. Nie wyobrażamy sobie życia bez niego. Kłamstwo stało się normą w przekazie medialnym i w publicznych wystąpieniach. Nawet jeśli jest oczywiste, machamy ręką, lekceważąc jego śmiercionośne skutki. Świat dzisiejszy cierpi na deficyt prawdy. Jezus mówi: ja poświęciłem w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. Chrystus był gotów zapłacić najwyższą cenę za prawdę i ją zapłacił. Podobnie później uczynią jego apostołowie. Oddadzą swoje życie za prawdę, w którą uwierzyli, za prawdę, którą na świat przyniósł Chrystus. Słowo Boże jest prawdą. Mało tego, jest prawdą, która posiada moc uświęcenia człowieka. Kto chodzi i żyje w blasku Bożego Słowa, nigdy nie potknie się ani nie upadnie. Słowo Boże ma moc oczyszczania ludzkich serc z brudu kłamstwa, z brudu grzechu. Jest jak skalpel dobrego lekarza, który wycina z naszych wnętrz komórki nowotworowe. Zechciejmy często i systematycznie sięgać po Pismo Święte, Słowo Życia. To jedyne skuteczne remedium na fałsz i zakłamanie świata. Stawajmy zawsze w prawdzie, a prawda nas wyzwoli i uświęci.